Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj robimy co? Dzisiaj robimy chleb, wasz uprawniony chleb, który pytaliście o nas dużo razy na komentarzu na vlogu, więc dzisiaj się za niego zabierzemy, pokażemy wam jak my to robimy, jak mieszamy składniki, jak to ciasto wyrasta, w jaki sposób go pieczemy, wszystko to będzie na tym filmie. I oczywiście cały przepis macie w opisie, także zaczynamy. Przejdziemy sobie przez składniki szybko, bo chleb jest prosty, nie ma dużo składników. Pierwsze co będziemy potrzebować to drożdże. Mamy tutaj 7 gram drożdży. Nie ma znaczenia jakie kupicie, po prostu zawsze zazwyczaj są pakowane po 7 gram. I to są drożdże suszone. Cukier, mamy tutaj 1 łyżkę cukru, 2 łyżeczki soli. Do tego potrzebujemy 750 gram mąki, 2 łyżki oleju. Potrzebujemy 300 ml wody, aby rozmieszać sobie cukier i drożdże. Gdy nam to urośnie, damy to do mąki i następnie jeszcze będziemy potrzebować 200 ml wody. Do ciepłej wody, która ma około 40 stopni, wsypujemy drożdże, cukier, 2 łyżki mąki. Dodatkowo. I wszystko to ze sobą mieszamy. Ja do tego używam patyczka, wy możecie użyć łyżki, czegokolwiek mi jest z patyczkiem wygodniej. To musi zwiększyć swoją objętość dwukrotnie i czekamy teraz, aż nam to urośnie i później przejdziemy do dalszego naszego działania. Drożdże już urosły, zobaczcie jak wyglądają. Mamy pięknie wyrośnięte drożdże, teraz będziemy je dodawać do mąki. Więc lecimy po kolei i musimy sobie na stolnicę wysypać całą mąkę, czyli nasze 750 gram mąki. I do tej mąki dodajemy sobie 2 łyżki oleju. Takie porządne, nie żałować. Teraz dodajemy sól. Wrzucamy nasze drożdże. Na razie tyle, żeby nam się to tutaj nie wylało za bardzo. Ucieknie, ucieknie, ucieknie. Tak to się dzieje, to jest normalne. Nie przejmować. Zawsze musi być tyle syfu. Można to zacząć robić w misce. Mogłem to zacząć zrobić w misce. Nawet sobie ją przygotował, nie? Przygotowałem sobie miskę, ale myślałem, że tak będzie lepiej. Zazwyczaj robimy to w misce, a teraz chcieliśmy mieć ładnie. No. Wyszło jak zwykle. Jest dobrze, trochę syfu nikomu nie zawadzi. I po prostu wyrabiamy ciasto. Trochę sobie to tak muszę porobić, żeby mi to tak nie płynęło. Głupio, że nie dałem tego do miski. To był głupi pomysł. To był bardzo głupi pomysł. Chcieliśmy, o, zróbmy sobie ładnie, zróbmy sobie, będzie na desce, będzie normalnie, tak domowo. Wiem, że teraz ogląda nasz jakiś piekarz i normalnie płacze ze śmiechu. Rozumiecie? Nie jesteś sam. Najważniejsze to teraz wyrobić ciasto. Tylko, że tak jak mówiłem, mamy go jeszcze teraz za suche. Mówiłem, że będziemy dodawać jeszcze 200 ml wody i właśnie tą wodę teraz muszę sobie dodać. Mamy 200 ml wody i teraz po trochu ją będziemy dodawać i mieszać to wszystko. I wyrabiamy do połączenia wszystkich składników. I ciasto mamy gotowe. Teraz je włożymy sobie do pojemnika, żeby ono nam wyrosło. Jakieś 40 minut do godziny. I będziemy je jeszcze raz wyrabiać. I znowu je zostawimy do wyrośnięcia. Ja sobie przygotowałem taką miskę. W niej jest mi najlepiej. Wkładamy ciasto. Jak wpadło. Mamy ciasto. Najlepiej to jest przykryć. Ściereczką. Może być ściereczką. Ja zazwyczaj zakrywam to folią. I gotowe. I
i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 40 minut do godziny. Minęła godzina, odkąd zapakowaliśmy ciasto do pojemnika. Możemy go teraz wyciągnąć. Ono już nam ładnie tutaj wyrosło. Musimy je jeszcze tylko wyrobić jeszcze raz i odstawić ponownie do ponownego wyrośnięcia. Jak widzicie, zwiększyło trochę swoją objętość. Dużo zwiększyło, jest ogromne. Ono zaraz nam się znowu zmniejszy po ponownym wyrobieniu. I tak samo jak poprzednio wyrabiamy ciasto. Ono teraz już słychać, że ma w sobie powietrze. Kiedy wiemy, że jest dobrze wyrobione? Tak na oko? Jak się nic nie oddziela. Znaczy to akurat jest dobrze, tak mi się wydaje, bo ono tak fajnie tutaj już pęka. Widzisz? Aha, zawsze no. Jak takie mam, to jest dobrze. Mamy gotowe, wyrobione ponownie ciasto. Możemy sobie go tutaj zamknąć, żeby nie miało jakichś dziur. I tą brzydką stroną wkładamy z powrotem na spód do pojemnika. Teraz pozwolimy mu wyrosnąć pół godziny i zabieramy się za dalszą część. W piekarniku nagrzanym do 220 stopni grzejemy naszynie żaroodporne. I gdy ono się już nagrzeje, piekarnik nam już pokazuje, że jest nagrzana temperatura, możemy je wyciągnąć. Trzeba uważać, bo ono jest bardzo gorące. Więc najlepiej ubrać sobie coś na ręce, co by się nie poparzyć. Okay. I teraz do niego będziemy wkładać ciasto na chleb. Musimy je tylko uformować. Ono nam już ponownie wyrosło. Wyciągamy. Robimy sobie z niego bochenek. Bochyn. I tak uformowane ciasto wkładamy do naczynia żaroodpornego. I przykrywamy go pokrywką. Zmieniamy temperaturę na piecu, bo to było tylko do nagrzania naczynia. Teraz zmieniamy temperaturę na 200 stopni. I wkładamy do piekarnika. I tak go zostawiamy na jakieś pół godziny, po czym po pół godziny tą pokrywę będziemy ściągać. Co ważne, pieczemy na tej pośredniej półce, żeby było równiutko z góry i dołu i mamy ustawiony piekarnik na pieczenie góra-dół. Minęło pół godziny, więc teraz możemy ściągnąć pokrywę. Uwaga, bo gorące. Zamykamy i będziemy piec jeszcze przez 20 minut. Chleb mamy upieczony, teraz musimy go przełożyć najlepiej na jakąś taką kratkę, żeby on mógł wentylować, żeby miał od spodu powietrze. Jego się łatwo wyciąga, bo on po prostu wyskakuje z tego. Tylko muszę go wyrzucić. Nie dotykaj, gorące, bo już chrupie. Z dołu wygląda w taki sposób. Auć, mamy tutaj logo naszej... Jakie logo? A tego, gdzie? A no jest! Czekaj, o widać. Chleb logowany. Dobrze, teraz musisz sobie odpocząć. Jak trochę odstygnie, to spróbujemy, jak smakuje. Chleb już na prawie ostygł, jeszcze nie jest całkowicie zimny, bo my nie możemy się doczekać. Czas na pierwszą kromkę. O, piękny, pełny w środku, z masełkiem, z jakąś szyneczką, serkiem. Będzie idealnie. Cały przepis macie w opisie. My się z wami żegnamy i do zobaczenia na kolejnych filmach. Zapraszam was tutaj i tutaj.